Transmisję z wyścigowych motocyklowych mistrzostw Polski oglądacie dzięki Wójcik Ventilations i Wójcik Racing Team, Dunlop, Eurotrans Rychlik i Racing Team Siedlce, Pazera Racing, Plus, Brillare oraz Miropasz. Ostatnia runda motocyklowego Pucharu Polski i ósmy, ostatni wyścig w tym sezonie dla kategorii Rookie 1000. Wyścig, do którego z pole position startuje triumfator całej tej serii, Andrzej Łukaszyk przed Mariuszem Kruczkiem i Sławomirem Kubzdylem. Losy tego pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej rozstrzygnęły się już wczoraj, ale wciąż ciekawa walka o dwa kolejne stopnie podium tej klasyfikacji generalnej. Sławomir Kubzdyl, a za nim Mariusz Kruczek i Mariusz Płonka. I oni o te dwie pozostałe pozycje na podium będą walczyć podczas tego wyścigu, który skomentują dla Państwa Rafał Dziki-Sereda i Michał Fiałkowski. Rafał to oczywiście zwycięzca tej serii z poprzedniego sezonu. No, w tym roku ścigałeś się już w Mistrzostwach Polski w Superstokach 1000. Niestety kontuzja, wczesne zakończenie sezonu, no ale powrót bliżej niż dalej, mam tak, nadzieję. Tak, miejmy nadzieję, że na przyszły sezon uda się uzbierać budżet i po prostu wystartować. No i pytanie, czy widzisz tutaj zawodników, którzy może już wiesz nawet, że pójdą w twoje ślady w przyszłym roku i z tej kategorii Rookie 1000 awansują do Mistrzostw Polski? No to, co pokazuje Andrzej Łukaszek, jest naprawdę imponujące i myślę, że to zawodnik, który naprawdę do tej stawki mistrzowskiej by nam tutaj bardzo pasował. Tak, tak, Andrzej na pewno, ale pozostałe pierwsze 5-6 miejsc chłopaki jadą naprawdę bardzo szybko. Myślę, że wszyscy poniżej czasu 1.40 powinni z automatu, według mnie z automatu przejdą po prostu do kategorii wyżej. I tu już będą wybierali, czy to będą stoki, czy to będą superbajki. Tutaj już jest pełna dowolność, ale mówię, pierwsza dziesiątka jedzie naprawdę bardzo szybkim tempem, tak więc według mnie będą automatycznie przeniesieni, ale mówię, to tam to są. Tam jest też czysta matematyka, bo trzeba zrobić tam 107% bodajże najszybszego zawodnika superbajków, tak więc jest tam troszkę matematyki, dlatego nie chciałbym mówić na pewno, ale tutaj są bardzo duże szanse, że kilku zawodników na pewno zostanie przeniesionych do klasy wyższej. A przed nami, proszę Państwa, 10 okrążeń tego wyścigu. W pierwszej linii Andrzej Łukaszyk, Mariusz Kruczek, Sławomir Kubzdyl, to jest pierwsza linia. W drugiej linii Mariusz Płonka, Rafał Puchaczewski i Robert Szymański. Za nimi Maciej Górski, Jarosław Budzyński i Litwin Raimundas Skaisgiris. Później Michał Lusa, kolejny Litwin i Karol Rychlik na 12 miejscu. 24 zawodników, łącznie 10 okrążeń. No i zaczynamy. Po raz ostatni w tym sezonie Rookie 1000 i Andrzej Łukaszyk z pole position ruszyli. Bardzo dobrze z drugiego pola ruszył Mariusz Kruczek. Tak, zaczyna jak to w grze patelni się ułoży wszystko. Kapitalny start Kruczka, no ale czy uda się to pierwsze miejsce utrzymać w pierwszym zakręcie? O, nie wiem, czy tam Sławek Kubzdyl jest na pierwszym miejscu, tak. Charakterystyczne zielone felgi na prowadzeniu właśnie wicelider klasyfikacji generalnej. Tak, no tutaj Sławek no, też musi bardzo uważać i dojechać na pewno na wysokim punktowanym miejscu, żeby utrzymać tą swoją drugą pozycję w generalce. Tutaj widzimy Andrzeja Łukaszyka, dosyć daleko spadł. Nie wiemy, jaka jest przyczyna tego. Ale te starty nie są jego mocną stroną. No, tam ktoś z problemami technicznymi na wyjściu ze Sławiniaka. Bardzo często widzieliśmy u Andrzeja Łukaszyka słabe starty. Był nawet falstart w jednym z wyścigów tak. W tym sezonie. Była ta kara przejazdu przez aleję serwisową. Także to jest akurat ten aspekt, który może jeszcze poprawić. Jeszcze szeroko, a drugi poza tor całkowicie w małej patelni i tam. No pytanie, czy już nie utknie na dłużej. A tutaj Łukaszyk właśnie się przebija, atakuje Jarka Budzyńskiego, ile dobrze widzę. Tak, no Andrzej na pewno początki, te pierwsze kółka ma zdecydowanie słabsze, dopiero potem jak się rozkręci, poczuje tą taką wyścigową złość w stosunku do swojej pozycji i to go bardzo, bardzo motywuje, nakręca i potem zaczyna jechać dużo, dużo szybciej. Jarek Budzyński wczoraj wykluczony z wyścigu, falstart, nie zjechał na karę przejazdu przez aleję serwisową, dostał czarną flagę, ale ma dzisiaj powody do radości, no bo przed kilkunastoma minutami jego syn Mikołaj wywalczył zwycięstwo nie tylko w wyścigu, ale w całym w ogóle pucharze Rookie 600. Także tutaj zespół zadowolony, GT3. A my kończymy pierwsze okrążenie. No i znów był falstart. Znów ktoś tutaj popełnił falstart. Nie widzimy niestety numeru z naszego stanowiska.
siedzimy dokładnie za tą wieżyczką tutaj sędziowską, za tym stanowiskiem, z którego wywieszane są te informacje, no i niestety nie zawsze to widzimy. Numer 299. Jest to... No nie ma takiego numeru. Nie. Zugaitis. Jest, a więc Litwin. Tak, jest to Litwin. Tak jest. A my... pierwsza piątka po pierwszym okrążeniu to jest tak. Sławek Kuzyl, Mariusz Kruczek, Rafał Kuchaczewski, Andrzej Łukaszy, który uporał się już z Jarkiem Budzyńskim. I tak się przedstawia pierwsza piątka. I właśnie teraz atakuje Łukaszyk Puchaczewskiego i wysuwa się na trzecie miejsce. Rafał Puchaczewski, zawodnik z Radomia, który wrócił w ten weekend na Tor Poznań po 9-letniej przerwie. No i wczoraj imponował, bo finiszował w pierwszej piątce na pożyczonym motocyklu, kompletnie seryjnym, z lampami, z całym tym drogowym wyposażeniem. Całkiem niezłe tempo, piąte pole startowe wczoraj, dzisiaj również piąta pozycja na polach startowych, no i zapowiada tutaj walkę o podium dzisiaj puchar. Tak, no tutaj Mariusz Płonka też będzie musiał się postarać, bo ma szansę nawet na podium w klasyfikacji generalnej, no ale musiałby dojechać bardzo, bardzo wysoko. A tutaj widzimy, że jest dopiero na szóstej pozycji. A dalej prowadzi Sławek Kubzdyl. Widzimy po raz kolejny tę tablicę dla Litwina Zikaitisa, który jedzie na 19 pozycji, więc pod koniec stawki. Ale tutaj Mariusz Płonka już przed Jarkiem Budzyńskim, tam było widać, że duże... A my mamy, wybacz, atak chyba na lidera, no i tak. Jest Andrzej Łukaszek na pierwszej pozycji w Sławiniaku, wyprzedza Sławka Kubzdyla. Tak, bardzo ładne, czyste wyprzedzanie. I teraz do niepojętego, tutaj chciał zajrzeć przez łokieć kufel liderowi tego wyścigu, no ale prawie go to kosztowało. Ale tam Mariusz Kruczek też bardzo ładnie wychodzi, ale nie, jest za daleko, żeby zaatakować tutaj. Ale proszę, bardzo defensywnie pojechał teraz Kubzdyl od wewnętrznej, no i prawie tak na Lorenzo wyprzedził go Mariusz Kruczek, prawie po zewnętrznej. Mocno się teraz broni, bardzo defensywnie, no nietypowe linie obiera tutaj Sławek Kubzdyl, a to woda na młyn dla lidera tego wyścigu, no bo Andrzej Łukaszyk dzięki temu odskakuje od tej grupy. To jedno, a druga sprawa, że zawodnicy za nim też go doganiają, tak więc tutaj Sławek no, musi z powrotem wrócić na tą wyścigową linię i jechać dobrym tempem, a nie po prostu się bronić. Wygrał jeden wyścig Sławek Kubzdyl w tym sezonie, czwarty wyścig tegoroczny, też na torze w Poznaniu. Były też trzy drugie miejsca, no ale wczoraj ten pech i wywrotka w Sławiniaku na ostatnim, o ile dobrze pamiętam, chyba okrążeniu, pod sam koniec wyścigu, tak. No i to sprawiło, że już Andrzej Łukaszyk mógł świętować zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. No i tutaj Andrzej Łukaszyk zdecydowanie najszybszym tempem, prawie o 2 sekundy szybciej od Sławka już jedzie. Dalej mamy Sławka, Mariusza, Rafała i kolejnego Mariusza Płonka, tak więc tutaj Mariusz Płonka ewidentnie goni czołówkę, dojechał do nich bardzo mocno, tak więc tutaj myślę, że na pewno będzie się starał pogonić jeszcze za Sławkiem. No i rzeczywiście lider już tutaj z komfortową przewagą. To byłoby już szóste zwycięstwo w tym sezonie dla Andrzeja Łukaszyka, więc absolutnie tutaj zdominował rywalizację. Dwa tylko wyścigi, których nie wygrał, ale to były dwa pechowe wyścigi. O, tam tutaj się coś wyjeżdża. Tak, Mariusz Kruczek, tak. Ciekawe, co tam się zadziało, ponieważ Mariusz Kruczek miał bardzo dobre wyjście za niepojętym. No i tutaj chyba się próbował wyprzedzać i jednak manewr zdecydowanie mu nie wyszedł. Tak więc no tutaj Sławek ma szansę teraz odjechać i zbudować sobie komfortową przewagę. No ale zobaczymy jak będzie mu szło. Samotnie tutaj za plecami tej pierwszej grupy jedzie Jarosław Budzyński, potem Robert Szymański, Skygiris, Rychlik i Wroniak. To jest nasza pierwsza dziesiątka. A my kończymy czwarte z 10 okrążeń i wciąż na prowadzeniu Andrzej Łukaszyk. Mówiłem o tym, że tylko dwa razy nie stał na szczycie podium ten zawodnik. No i to były dwa pechowe wyścigi dla niego, bo podczas trzeciego wyścigu właśnie miał tę karę falstartu.
musiał zjechać, przejechać przez aleję serwisową, wrócił na tor, no i mimo wszystko przebił się tam na piąte miejsce, także pojechał naprawdę fenomenalny wyścig, uzyskał najlepszy czas tego wyścigu. No a podczas kolejnej rundy, podczas czwartego wyścigu, no nie ustawił się na starcie, bo spadł deszcz w ostatniej chwili przed wyścigiem, no i niektórzy zawodnicy albo nie byli w stanie już zmienić opon, albo takich opon po prostu nie mieli, no i tam rzeczywiście ta stawka była dosyć mocno przerzedzona. Tak, tutaj widzimy, o, Mariusz Ponka wyprzedza Rafała, tak. Do małej patelni. Ale jednak było go i tutaj Rafał odzyskuje swoją pozycję. Tak więc zbyt optymistyczny atak. A tymczasem Skaisgiris, Litwin, wyprzedza Jarosława Budzyńskiego, awansuje na szóstą pozycję. Ktoś nam tutaj zjeżdża do alei serwisowej, czyżby... No, dyskwalifikacja dla Litwina, numer 299, a więc Zukaitis. Oj, bardzo tutaj szeroko tak, tam teraz. Mariusz Kruczek. O, i mamy wywrotkę. Tam nie, wyjechał na pobocze, ale jedzie dalej chyba. Nie, tam zdecydowanie... Dwóch latały zawodników? Części. Nie, jeden zawodnik, ale tam część. Jeden zawodnik wyjechał i wrócił na pewno. Tak, a drugi. I teraz nie wiadomo, czy to był słabo pomarańczowy motocykl. Nie, Sławek Kub zjedzie, czyli to musiał być. Mariusz Kruczek, bo widzimy, że spada cały czas w tabeli, tak więc no niestety tam dosyć poważny wypadek Mariusza. Przynajmniej tak to wyglądało na z tego, co mogliśmy zobaczyć. Miejmy nadzieję, że z zawodnikiem będzie wszystko ok. A tutaj kolejna wywrotka, tym razem mała patelnia. No jednak dużo się dzisiaj dzieje. Też pewnie wychodzi zmęczenie po wyścigach, tak więc no... Te zawodnicy muszą bardzo uważać. No i rzeczywiście traci te pozycje, spada tutaj Mariusz Kruczek. No ja miałem takie wrażenie, że wyjechał na pobocze, ale wrócił ponownie na ten tor. Ten Mariusz miał już problem na wejściu do szykanki, tak. Do wyjścia pod mostek, bo było widać, że wypluło tam go bardzo szeroko. Chyba walczył do końca, żeby jednak wrócić na tor, no i tam jednak chyba złapał trawę, a niestety banda w tym miejscu tam jest bardzo blisko, tak więc tam bardzo ciężko się uratować już. No ale to z kolei szansa dla Mariusza Płonki, żeby awansować na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. 10 punktów tak. ten duet dzieliło przed tym wyścigiem, no a teraz Płonka na trzeciej pozycji, to jest 16 punktów. Widzimy żółtą flagę tam pod Bami na 13 stanowisku. No i no chyba miałeś rację, Rafał, i rzeczywiście tam może ten motocykl cały czas gdzieś leżeć na zewnętrznej. Tak, no nie widzimy. Chociaż no, ujęcia. Mamy tutaj sklasyfikowanego Mariusza Kruczka, no ale nie, to już są dwa okrążenia straty, więc tak, jednak on nam tutaj odpada z rywalizacji, a Andrzej Łukaszyk rozpoczyna kolejne okrążenie. Drugi jest Sławek Kubzdyl, ale to już są prawie 3 sekundy różnicy, później mamy Mariusza Płonkę i teraz go właśnie widzimy. Tak. Na tym motocyklu w barwach brytyjskiego teamu Tyco, znanego z BSB, z wyścigów ulicznych. Tak, no jeżeli Mariuszowi uda się, jeżeli Mariuszowi uda się dojechać na tej pozycji, no to wskoczy na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, tak, więc no tutaj... Dokładnie. Szkoda tutaj Kruczka, no ale takie są wyścigi, zawsze walczymy do końca, szczególnie gdy jest tak ciasno, no... Wiele może się wydarzyć, no i ten ostatni wyścig może być decydującym. O i błąd teraz Płonki na hamowanie do małej patelni. Tak, no musi bardzo uważać, żeby po prostu ukończyć też ten wyścig. Tak więc tam widzimy też chyba Jarek Budzyński wyjeżdża z małej patelni. Dokładnie, a więc jakieś chyba problemy techniczne, bo wyjechał tam jeszcze przed samym zakrętem. Tak, ale wraca, tak więc nie było wywrotki, po prostu wyjazd na hamowaniu i udało mu się powrócić, tak więc jedzie dalej. Ich chyba nawet dużo nie stracił, bo gdzieś tam wydaje mi się, że przed Karolem Rychlikiem wraca na tor. No a jechał tam właśnie pozycję przed nim. A tymczasem na 18 pozycji w tym wyścigu
Jedzie Grzegorz Wójcik, szef zespołu Wójcik FHP Yard Racing Team. To jest ekipa, która tutaj zdominowała tegoroczną rywalizację w Mistrzostwach Polski, bo na cztery klasy mistrzowskie zgarnęli ci zawodnicy tego teamu trzy tytuły. W stokach 1000 Bartek Wiczyński, w stokach 600 po raz drugi z rzędu Szymon Strankowski, no i w supersportach Marek Szkopek, także świetna dyspozycja tej ekipy. No nie udało się Marcinowi Walkowiakowi, którego pokonał w superbajkach Paweł Szkopek i Team Pazera Racing. Ale poza tym naprawdę świetna dyspozycja tego zespołu. No i oni jeszcze sezonu nie kończą, bo już za trzy tygodnie cały zespół wystartuje w pierwszej rundzie Mistrzostw Świata Endurance, w pierwszej rundzie tego nietypowego sezonu 2017-2018. Na torze Paul Ricard, 24-godzinny wyścig Boldor, także ciekawie bardzo będzie to wszystko śledzić. Bartek Wiczyński, Marek Szkopek i Adrian Pasek mają tam stanąć do walki na R1-ce przygotowanej przez austriacki Yard. A w ten sam weekend też zawodnik tego zespołu, Daniel Blin, wystartuje w Mistrzostwach Świata Supersportów 300 na torze Portimao w Portugalii. Będziemy bardzo mocno trzymać za niego kciuki. Oj tak, no zdecydowanie nasza wschodząca gwiazda, największa nadzieja polskich wyścigów w tej chwili. No i ciekawe, co nam Blinek, 15-letni zaledwie zawodnik z Torunia, pokaże. Tak, bardzo, bardzo utalentowany chłopak, pamiętasz. Akurat miałem przyjemność pokonać z nim pierwsze okrążenia na naszym torze w Poznaniu. To były jego pierwsze okrążenia na dużym torze, tak więc no byłem pod mega wrażeniem, jak on jeździ, tak? I już wtedy czułem, że naprawdę będzie z niego bardzo dobry zawodnik i jeszcze wiele pokaże. No. I miejmy nadzieję, że ponownie zaproszony zostanie Daniel na te testy do Pucharu Red Bull Rookies, który ściga się przed wyścigami bezpośrednio serii MotoGP i że tam go zobaczymy w przyszłym sezonie. No ale jak to wszystko się potoczy? Jeszcze mamy kilka tygodni, żeby się przekonać. Tymczasem ostatnia runda Pucharu Polski właśnie tej kategorii 300 odbędzie się pod koniec września w Pszczółkach pod Trójmiastem. No i tam jeszcze tego tytułu Daniel nie przypieczętował. Ma już Puchar Europy na swoim koncie. Wygrał ostatnią rundę Mistrzostw Niemiec na torze Wassen w Holandii, ale Pucharu Polski jeszcze na swoje konto dopisać nie może. Tam jest co prawda spora przewaga nad dwoma kolejnymi zawodnikami, no ale jeszcze w tym ostatnim wyścigu w Pszczółkach będzie trzeba wystartować i trochę tych punktów dowieść. Tak, no czołówka nam tutaj się już ustawiła. Pozycje, odległości między nimi są dosyć spore, tak więc jeżeli spokojnie tak dojadą do końca, to praktycznie dojadą tak, jak zakończy się dla nich sezon. Tak? Na pierwszym miejscu Andrzej Łukaszek, na drugim Sławek Kubzdyl i na trzecim Mariusz Ponta. I w tym momencie Andrzej Łukaszek zaczyna ostatnie okrążenie w tym sezonie. 4 sekundy straty ma do niego Sławek Kubzdyl i następnie do Sławka 4 sekundy traci Mariusz Ponka. Najlepsze okrążenie tego wyścigu to jest czas właśnie Andrzeja Łukaszyka, 1:37.5, sekundę wolniej niż wczoraj. Tak, tak, tak. No ale w Ruki 600 też dzisiaj wolniej jechało, nie wiem, czy po prostu warunki na torze są ciutkę gorsze. No bo po prostu no dzisiaj Andrzej chyba nie musi już aż tak mocno cisnąć i woli sobie spokojnie dojechać i tak naprawdę bardzo przyzwoitym i bardzo szybkim tempem, tak, jedzie, tak więc no nie, dzisiaj nie ma potrzeby. No to prawda, ostatni wyścig tego sezonu, no pamiętam takie historie z lat poprzednich, że nawet zawodnicy, kiedy w sobotę już tutaj było wszystko rozstrzygnięte, to w niedzielę szli do klasy mistrzowskiej albo zmieniali kategorię. Tak robi Bartek Wiczyński w ten weekend. Wygrał stoki 1000 już podczas ostatniej rundy na Węgrzech i w ten weekend startuje w superbajkach, chociaż dzisiaj rano potężna wywrotka podczas sesji rozgrzewkowej. Tak, no nie miałem okazji rozmawiać z Bartkiem, ale właśnie słyszałem, że niestety wyjazdowe kółko no było, zakończyło się bardzo dużym dzwonem. Właśnie tutaj, w tym miejscu jest oczywiście cała sekwencja zdjęć z tego wypadku autorstwa Waldka Walerczuka, więc z pewnością trafi to do internetu lada chwila.
No a my mamy nadzieję, że mechanikom uda się odbudować motocykl. No ale na to jest jeszcze czas. Tymczasem Andrzej Łukaszyk kończy ostatni wyścig tego sezonu. Sięga po kolejne 6 w tym roku zwycięstwo. Sławek Kubzdyl na drugim miejscu. I taką też pozycję zajmie w klasyfikacji generalnej 3. Mariusz Płonka. I on też na tym 3. stopniu podium stanie na zakończenie sezonu. Za nimi Rafał Puchaczewski obronił się przed Robertem Szymańskim, który podgonił tam pod koniec wyścigu, zbliżył się mocno do zawodnika z Radomia, no ale nie dał rady już go wyprzedzić. My teraz czekamy na kolejnych zawodników. A Andrzej Łukaszyk już może świętować zdobycie Pucharu Polski. Dokładnie. Klasie Ruki 1000. No i Sławek na drugim miejscu i za nimi Mariusz Płonka, który dzięki temu wyścigowi wskakuje z 4. na 3. pozycję w klasyfikacji generalnej. A pierwszą dziesiątkę uzupełnia na 6. miejscu Litwin, Sky Gris. O, ja tutaj tak. Wywrotka na samo zakończenie wyścigu. Nie widzieliśmy dokładnie, co tam się wydarzyło, ale widzimy, że leży zawodnik na poboczu. No, na szczęście widzimy, że już się podnosi. Tak. No, musiało być to na ostatnim okrążeniu. I to jest szykana w połowie okrążenia pod dębami, tam ta, gdzie się dojeżdża. Wyjście, już... tak, lewy pod dębami, tak. Bardzo szybki zakręt. Jest nam karetka, no ale widzimy, że rusza się ten zawodnik, podnosi głowę, rusza rękoma, rusza nogami, więc powinno być wszystko w porządku. No, jest czas do maja, żeby się wykurować, tak, bo jak tak, już się przewracać i łapać kontuzję. No ale to... widzimy, że zawodnik wstaje o własnych siłach, tak więc będzie dobrze. Trochę tak piłką nożną zapachniało przez chwilę, ale to są twardziele, proszę Państwa, także tutaj... No jednak będzie trzeba ambulatorium odwiedzić na rutynowe badania, ale rzeczywiście, mimo że przez chwilę to groźnie wyglądało, to jednak rozeszło się po kościach. My kończymy naszą relację z wyścigu Ruki 1000. Jeszcze wrócimy za mikrofony na klasy mistrzowskie. Drugie miejsce w klasie Ruki 1000, Sławomir Kubzdyl. Jeszcze trzeba założyć kapelusz. Drugie miejsce w wyścigu Ruki 1000 i drugie miejsce też w klasyfikacji generalnej. Po wczorajszej wypadku udało się utrzymać. Jak to wszystko? Co byś powiedział? Ten wypadek wczoraj załamał mi strasznie, bo matematycznie mogłem sobie spokojnie jutro dojechać. Dzisiaj tak samo, nawet 5-6 nadal bym był drugi w klasyfikacji, ale tempo mieliśmy dobre, życiówka 3.7.4, więc prawie ponad pół sekundy poprawiłem. No i co, opona przednia delikatnie puściła, wolałem przeprostować i przy nawracaniu na trawie się wywróciłem, ale wyjechałem na tor, myślałem, że jestem ostatni, mówię, będę gonił. Okazało się, że dojechałem 14, więc dlatego tam te dwa płciki się zawsze przydały, no a dzisiaj miałem bardzo ostrą walkę z Mariuszem Kruczkiem. Widziałem go, jechaliśmy momentami koło w koło, ale pojechałem bardzo defensywnie, całkiem inną nitką. Zajeżdżałem drogę tak generalnie przepisowo, bo jechałem pierwszy. On powinien na mnie uważać i myślę, że miał trudno znaleźć miejsce, żeby mnie wyprzedzić i finalnie na szykanie w lesie poleciał prosto, no ale niestety takie są wyścigi. No. Wczoraj też łatwo nie było. Ja chciałem ci jeszcze pogratulować bardzo fajnej postawy, że pożyczyłeś sprzęt innemu zawodnikowi. Na co by mi to dało, jakby jeden nie pojechał? No im nas więcej jest, tym jest chyba lepiej, nie? A mam możliwość posiadania drugiego motocykla zapasowego. W tamtym roku pożyczyłem swój Pawłowi Górce, który dobił drugie miejsce na Słowacji. Mój jedyny motocykl w tamtym roku okazał się, że mogę mieć na sezon 2, więc ten drugi była możliwość, żeby pożyczyć. No to dlaczego? Dobry chłopak jest, to dlaczego? Czego? Ma nie uczestniczyć w zawodach. Jak przyjechał kawał drogi, wziął urlop z roboty, zbierał pieniądze, no to wybaczcie. Niech ma to szczęście. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. I Andrzej Łukaszyk. Andrzej Łukaszyk, pierwsze miejsce w wyścigu. Dominator, pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, udowodniłeś. Starty masz chyba słabe, ale później się rozkręcasz z okrążenia na okrążenie i chyba bez problemu dowiozę dzisiaj pierwsze miejsce. No bez problemu, znaczy ze startami to jest tak, że mam jakiś problem z wyregulowaniem sprzęgła i elektronika mi odcina przy starcie.
i niestety się skusiłem na przeregulowanie zawieszenia i jechałem na setupie, którego nie testowałem. Nie dało się jechać, w ogóle nie mogłem utrzymać tempa, była jedna wielka walka z motocyklem, ale dałem radę. Jakie plany na przyszły sezon? No jak zwykle finanse zobaczymy, ale jeżeli już, to chyba raczej superbajki niż superstoki, ale zobaczymy. No to powodzenia, bo będziesz rywalizował z 11-krotnym mistrzem Polski Pawłem Szkopkiem. No trudno to nazwać rywalizacją, ale zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję. Gratulacje. Dziękuję jeszcze raz. To trzecie miejsce było świetnie wywalczone. Miejsce drugie w tym wyścigu Sławomir Kobzy! No i jak powiedział zdobywca pucharu, będę jechał na maksa. Pojechał, wygrał Andrzej Łukaszy! Zdobywca pucharu sezonu 2017 na podium Ruki Tysiąc! Bardzo proszę o wręczenie pucharów i proszę o fanfary dla Ruki Tysiąc. Łukaszy, Kobzy, Litwanka na podium! Bardzo, bardzo nam miło, fajnie panowie. Bardzo dobry wyścig. Trzeba przyznać, że ten wyścig ma swój dramat, swoją przygodę. Duże brawa dla nich, duże brawa. Jeszcze raz fanfary poprosimy. Ruki Tysiąc! I brawa! Przypomnę, Łukaszy Kobzy, Mariusz Pompa! Duże brawa, panowie i panie, kibice, sympatycy i przyjaciele. Zapraszam was na ten zielony podejście, możecie sobie z nimi zrobić zdjęcie. Zapraszam, poczekajcie! Uwaga, przyjaciele, pani, bardzo proszę, Ruki Tysiąc, idźcie sobie zrobić wspólne sezonowe zdjęcie. Ktokolwiek chce, bardzo proszę, zapraszam, bo to ostatni moment i akcent. Takie zdjęcia potem się fajnie ogląda, fajnie. Bardzo proszę mi uwierzyć, Ruki Tysiąc, kibice! Kibice zielone! Proszę, bardzo proszę, ostatni akcent tego sezonu. Bardzo was proszę, wszystkich firm, mechaników, kibiców, sympatyków, przyjaciółki, przyjaciele, znajomi, koledzy, koleżanki, bardzo proszę, na podium robimy sobie wspólne zdjęcie. Sezon 2017 tym akcentem zamykamy. Przypomnę, Ruki Tysiąc. No i jest Mariusz Kluczek, całej zdrowy, najważniejsze. Nieoficjalnie w sezonie 2017 Łukaszyk Andrzej jest na miejscu pierwszym, słowem Kubz Dyrys na miejscu drugim, a Mariusz Kluczek na miejscu trzecim. Transmisje z wyścigowych motocyklowych mistrzostw Polski oglądacie dzięki Wójcik Ventilations i Wójcik Racing Team, Dunlop, Eurotrans Rychlik i Racing Team Siedlce, Pazera Racing, Plus, Brillare oraz Miropasz.